No co robisz? Ty nie szale, już? Nie. Jeszcze nie. Bo to była moja zdrabka. Nieprawda. Tak, bo ja schowałam do kieszeni i ci dałam to i to było moje. Tak. Twój jest tylko kubica. A i mamy mafinka marchewkowego. Jak się truć, to porządnie. Nauczysz się, uczysz. I słowa trenera, gramy o 3 punkty, które będą najważniejsze patrząc dzisiejszym meczem dla Gdańska. Czy nie? Dariusz Żuraw. Ale jest kończego już twoje szanse, które będą rozbudowane. Jakbym tak zobaczyła film, to już bym go wyłączyła. Hej, dzień dobry, witamy was bardzo serdecznie. My byliśmy, to nagrywaliśmy, że byliśmy na tym, na Orlenie. Jedziemy do Poznania. Jesteśmy na nogach od 6 rano. Już jesteśmy w Poznaniu. Znaczy no, teraz jedziemy koło Ikei, bo ja nie mówiłam jeszcze, że dzisiaj jedziemy, bo jadę znowu na kolejne badania, bo tym razem mam cytologię, nie tak? Więc muszę zrobić kolejne badania, także wczorajsza wątroba to jest nic. Więc jedziemy, zostawiamy samochód pod Ikeą i nie dlatego, że się boję jechać czy coś, tylko jest nam wygodniej Ubera zamówić, nie? Zdecydowanie wygodniej, zdecydowanie szybciej, zdecydowanie łatwiej. I później na odchamienie idziemy na hot dogi do Ikei. Jezus! Jakie ty miny sadzisz dzisiaj? Bo jestem zadżumiona. Jaka zadżumiona? Bo jest kijowa pogoda i kawa nawet nie pomaga. A ja jestem homeopatką. I już nam działa Radio Vox 107,4. I było Disco Polo, ale był straszny utwór, nie? Straszny był utwór, naprawdę. Ja fanka Disco Polo, był straszny utwór, więc... Jedziemy. Śpiewaj, Adam! Śpiewaj! Zostaw mnie tu! A tu Ikea! Jaka akcja! No weź to ścisz! Nie wolno, trzeba podgłosić! Chcę iść do ciebie, potem nie. Ciągle kręci mi garcie. Obiecuję, że nie wejdzie. To chcę do ciebie, potem nie. Po prostu widać, że wieczór. No mam po tobie to na pewno. Padła na salę. Ręczny! Matka! Tak się obie. Co robisz? Naprawdę. Paula, zachowuj się. A tu masz jakieś czekolada? Tu też jakieś te? A nie, to samo. Nawet nie wiedziałam, że takie są. Tradycja, rzecz święta. Jedziemy. No poczekaj, zaraz będzie. Patrz uważnie. Zaraz to będzie Uber. Tu! Jest! Wypada. No to wybacz. Czekamy na Uberka. A jedną wodę to byś mogła wziąć w rękę? Nie. No weź. Nie mam czas. Nie wygląda jak traga. Nie mam czas. Pan Mariusz przyjedzie za 3 minuty. Chodź. Peugeotem. Zbędę ciężkie. Ta doniczka 60 chyba kosztuje. Ja już ją ostatnio oglądałam. Matko, co za pogoda. A ten chodź? Przyjazd za 5 minut. Boże, panie Mariuszu, co się stało? Mam dla ciebie propozycję życia. Oblatujemy górę i po górze nie schodzimy na dół, tylko idziemy zjeść i potem idziemy na dół. To najpierw idziemy zjeść. Czy chcesz już jeść? Już? Idziemy zjeść. A nie oblecimy górę i tak się przessamy trochę więcej? No, ale jak wiatr, może coś wezmę na górze już. No to weźmiemy torebkę, a jak będziemy mieli więcej, to się na dole weźmie wózek wtedy. Czaisz bazę? Można by zjechać windą. No. No to ja bym obleciała górę, co? Może być tak? Czy nie? O Boże, Dawid coś pisze. Nagrywaj mnie. Wersja przykryta. Tylko nie zrób embriona.
Ale zaciągnął się tu. Uuu, to ja nie mogę, bo jak koty, to szybko mi będą zaciągać. A ładny jest, no ja ten kolor bym pasował, nie? Bo w sumie kanapa ją trochę ciemniejszą chyba. No, a w ogóle ta kanapa też jest fajna. Kanapa, wygodna kanapa bardzo. No, śliczne są te podunie. 50 na 50? 15 zł. No to czyli minus złoty 30 gdzieś. Promka straszna. Idziemy dalej. Chodź, zapraszam cię do mojego domu tu. No to już ostatnio mieliśmy tu dom. To mieliśmy tu dom. Aha, tu mieliśmy dom, to nie. To zapraszam cię do kuchni, chodź. Ale to mieliśmy chodź. Dom, ale inaczej wygląda. Nie, teraz zapraszam cię do tego. Do salonu, co? Jak chcesz coś do jedzenia, to idź sobie zrobić. To zrób herbatę może, co? No ty to pierwsze, co wchodzisz do domu, to zawsze do lodówki? No. Ale masz bidę. Bidę? Do Biedry jedziemy? No to chodź, to jedziemy na zakupy do Biedronki. No teraz. No wy takie masz teraz? No teraz boskie, nie? Ale sąsiedzi ci przeszkadzają? Nie, sąsiedzi nie przeszkadzają, ale tam mam jeszcze drugi pokój. A, tak się przychodzi? No. A to było moje już mieszkanie? Jak twoje mieszkanie? No to jeszcze... było moje, co mi ten dywan. To było twoje mieszkanie. No, kupiłam sobie nowy fotel. Fotel sobie kupię? No. A ładny, no i usiądę, sprawdzę. Mam nowy. Fajny. A, chciałam powiedzieć, że jestem po badaniu i wyniki mam dopiero w czerwcu, w połowie. No, także ja stres mamy do połowy czerwca niestety. No to chodź, nie wiem już. To nie się, dojedziemy do tej Biedronki. Może nie nagrywałam, ale to nic. Chciałam powiedzieć, że tu mi się bardzo, ale to bardzo podoba. Jest tak skromnie, ślicznie. Gdzie ty jesteś? Muszę zadzwonić. Sałatkę robisz? No, tu ja mam ochotę. No, umyj wszystko, umyj. Ty wiesz, że woda poleci. Nie no, zostaw to. Szafa. No co, no kawę przynieść czy coś, no nie wiem. Marcin wyspał mnie. A z tą tapetą byś wytrzymała? Tak, bardzo mi się podoba. No ładne jest, ale nie uważasz, że na dłuższą metę takie pomieszczenie jest takie poćpane? Nie, takie romantyczne. Nie, no pomieszczenie jest bardzo ładne. Te kwiaty też ładnie wyglądają. Mhm. Chodźcie. Ja chyba tam na ten dość jeszcze kawy na to. Do tego torcika. Ja zaraz w ogóle jestem nabuzowana. Nabuzowana? Nie, z przed okresem jesteś znowu? No. O matko. Która ma doło? Ta. Bo ty się przytulają. Aha, albo ona się do nich nie przyznaje. Ma zwałę. Ten też przyszedł na jumper. Gruby. Widziałaś jeansowe poduszki? A tu... Nie, no oni się gniotą. Stolik śliczny. Ile? 159 zł. Ta też jest piękna. Naprawdę bardzo ładna pościel. Podunie. Uwaga, czary mary, diabeł stary. A. Taka z lustrami ci powiem fajna, ale jak koty by mi nogami jeździły, to... No chodź. Tak, no tu jesteśmy w buticzku. Aha. Chodź, tu ci włoski obetnę. Tak, bo tu masz salon fryzjerski, widzisz? Mhm. Tak, chodź. Proszę, siadaj. Fajna bluzka. Paula. Chodź no. Obczaj to. To jest mini fotel. No rozumiesz to? Oni zrobili mini fotel. Siedzę na mini foteliku, ale dla mnie nie jest mini. Ja bym mogła taki mieć w domu. A co ty robisz? Idziemy. Idziemy coś zjeść i wypić kawę. Jak Tarzan w tym jedziemy dżungli. Jedziemy do domu, chciałam się... Tarzan w dżungli. Jak jedziemy do domu, jak jeszcze nic nie zjadłam? Tarzan w dżungli. Upolowałam węża. Chodź, idziemy jeść. Nie wiem, czy zauważyłaś, ale jest więcej ludzi, bo jest chyba godzina obiadowa. Wegetariańska lasagna z pesto. I pierogi z ciecierzycą i co? Czosnek i... Nie pamiętam. Na paragonie nie ma? Pierogi różne. Z tych mi się podobają na stół. Ale one są... Nie, czekaj. One są aż 12 czy 15 zł jedna kosztuje.
Jak ona się nazywa? O. A nie, 10 zł jedna? To coś promka chyba jest. A jeszcze chciałam dla kotów inne. No takie to nie, bo nie będą pasować. Pod misk, tu masz. Te mieli ostatnio. A nic to się... Nie, strasznie się to myje, bo tu są też szczeliny. Więc tak. A ten mat. My jesteśmy najedzone, napite. Dajmik był. No i generalnie jesteśmy na tych. Ja to biorę. No, no te są śliczne. Ja no to te... biorę. No to puść. No. A, znalazłam idealny zaparzacz do herbaty stworzony dla mnie i nie wzięłam żadnego kubka. Bo musiałam się opamiętać. O, takie mi się podobają na stół. Albo te szare. Tylko one na pewno staniały, bo one były droższe. One kosztują 10 zł jedna. One były na pewno droższe. A kotom weź to. No gdzie? Takie ufy. To ja? To ja, to ty. A czemu to ja? Bo masz rzęsy takie. No ja nie mam takich krzaczorów. To ja. Okulary. Ojciec. Nie no. Dawid. Dawid tu. A, bo jest. Jeden włos. A on nie ma uszu. A ojciec? No ojciec tu też okrągły taki. No ja nie mam takich chód. No, no masz takie rzęsy. Jak po narkotykach. Ale masz takie rzęsy. Straszne. Tak. Bedroom proma na poduszki. Proma na poduszki. Zika Family. Zika Family. Z 30 na dych. Z 30 na dych. Chwila przed. Masz. Teraz ty pchasz w górę. Ja już pcham tyle. Ja pcham od początku drogi. A to nawet nie jesteśmy w połowie. I ja cały czas dygam. No chyba, nie wiem kogo chcesz gają zrobić. Siebie czy mnie? No ciebie. No właśnie, to ci nie pukuj. Ja nie idę. Uwaga, tak wygląda nasz koszyk. Ja swoje zakupy pokazuję jutro. A ty możesz już dzisiaj. Lampki ogrodowe. 129 zł. Bardzo fajne, bo na deszczotworne. Tu do tego. Pauli kwiat. Ta podkładka. I te poduszki. One już są do wykorzystania jako poduszka taka dekoracyjna i jedna kosztowała 3 dychy, ale teraz jest proma i kosztuje 10. No i to normalnie można zdjąć, ona jest po 10 zł tylko. Ja sobie wzięłam 4, a Paula wzięła sobie 2. Uwaga! Nasza przygoda w sklepie. Wiesz, że byłyśmy 4 godziny? 4 godziny byłyśmy w sklepie. No dobra, ale nie gadaj, tylko otwieraj, bo... Ja mam swoje zapakowane kulturalnie. Kupiłam tylko i wyłącznie jednego kwiata. Tylko jednego kwiata. Jest trochę cieplej niż było. Aha, bo to są moje rzeczy z Lumpeksu. Także moja handra lekarzowa na razie minęła. Czekamy na wyniki, jest dobrze. Poduszki to weź sobie do tyłu, będziesz spała zaraz. No to jak? Śpiworki tu robię. Dwa podbródki się zmieściły. A to na słońcu wytopisz. Będzie dobrze. Nasze to boły, nasze poduszki, nasze... Tak, tą brudę teraz chowam. W chustach? Kołnierz ortopedyczny. Załóż zapaszkę. Ładnie ci w panterce. My jesteśmy we wrześniu, byłyśmy w McDonaldzie na kawie. Jest, o matko, za 28 już? Za 28 byliśmy w McDonaldzie na kawie. Ja zjadłam loda. Jak wejdę do domu, to będę spać. Będziesz spać? O matko, ile samochodów, zobacz. No, nie wyjedziemy. O Boże. No ale Kolo, czemu stoisz na dwóch pasach? No bo oni tu w ogóle nie, bo to jest tak głupio drive zrobiony z tym, wiesz? Więc dobra, my prosimy o kciuka do góry. Widzimy się jutro. No chyba za twoją brodę. Do zobaczenia. No to teraz będzie dużo łapek w dół. Za co, za brodę? Nie. Nie no, za brodę do góry. Żeby ci poszło do góry, a nie w dół. No, tyle. Fajnie.